Mili Państwo, jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty. Powiada przysłowie i sugeruje dyskretnie, że palić dobrze nie znaczy palić gumą, plastikiem i podobnym sztucznym śmieciem, bo następnego lutego to możemy już nie doczekać. Świętujemy dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Nie musimy zaraz otwierać szampana. Wystarczy byśmy mówili. Wyłączać zamiast wyłączać, przynajmniej ja tak nie sądzę, a nie bynajmniej ja tak nie sądzę, oraz unikali pleonazmów, czyli zwrotów typu cofam się do tyłu, przede mną akwen wodny, talerz był całkowicie pełny. Prasa. Goniec Wielkopolski, najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny z roku 1930. Pacjenci szpitala miejskiego od wczoraj martwią się bardzo, ponieważ nieznani sprawcy włamali się do szpitalnej szatni i zabrali większą ilość ubrań pacjentów. Kradzież zauważyła siostra Anna, alarmując władze policyjne. Za rzeczy odpowie szpital. Tak, już ówczesny NFZ próbował płacić za wszystko w służbie zdrowia i zapewne też mu się nie udało. Historia 21 lutego każe nam cofnąć się aż do roku 1764, kiedy to brytyjski deputowany, dziennikarz i popularny polityk nazwiskiem John Wilkes zostaje wyrzucony z angielskiej Izby Gmin za tak zwany esej o kobietach. John Wilkes to był typ awanturniczy, który kandydował do brytyjskiego parlamentu, aby zdobyć immunitet, który chroniłby go przed wymiarem sprawiedliwości. Skąd my to znamy? Kiedy przekraczał prawo i bywał wtrącany do więzienia, sędzia wypuszczał go powołując się właśnie na immunitet parlamentarny. W dodatku ten swawolny John Wilkis zaczął igrać z prawem, próbując na własnym przykładzie przekonać się, jak daleko sięga wolność słowa w Anglii i gdzie się kończy. Napisał więc dość sprośny esej o kobietach i postanowił to bardzo śmiałe, dziełko erotyczne wydać własnym sumptem. Kiedy przeciwnicy dopadli ten druk i kiedy odczytali go w brytyjskim parlamencie, sam Wilkis czmychnął do Paryża, ponieważ zrozumiał, że tym razem posunął się już naprawdę za daleko. Nie stawił się na przesłuchanie przed Parlamentem, ale i tak z Izby gmin go usunięto. Przywołujemy ten incydent z roku 1764 na dowód, że nie my pierwsi mamy problem z wyznaczaniem granic wolności słowa i z przywilejami związanymi z immunitetem, nad czym o poranku zadumał się sumienny kronikarz parlamentaryzmu brytyjskiego i polskiego Wiesław Kot.